No cześć Wagusie. Co tam misiaczki u was? Robimy... Ojeju, czytanko na sierpień. Tak, na sierpień. Wezmę sobie najpierw trzy karty energii głównej, bo tak robiłam na lwie i na tej, na pannie. A potem zrobimy miłość. Energia główna dla wagu. Gdzie jedziecie? Cóż to za podróż w sierpniu? No, to nie wiem. No i widzicie, nie wiem, co wam mam powiedzieć teraz. Czekajcie, ja sobie dołożę. No muszę to sprawdzić, bo to kurde, no gdzieś jedziecie, a tu jest pokazane wydarzenie losowe, które może wam pokrzyżować plany. Wydarzenie losowe, które może pokrzyżować plany. Gdzieś, a gdzieś chcecie jechać lub podążać za czymś. To nie musi być podróż. To może być... No, symbolicznie podróż, w sensie, że chcecie coś robić, rozwijać, no, i zacząć, nie? To nie musi być podróż dosłowna. Słuchajcie, jest pokazany jakiś brak, czegoś brakuje, coś z jakimiś przyjaźniami, brakuje przyjaciół, co to jest w ogóle? Ja nie rozumiem tego. I jest pokazane, że jak zmiana planów albo coś, tak jakby załatwianie czegoś, dokument jakiś i to jest albo opóźnione, albo się to nie dzieje z jakiegoś powodu. Ale to jest związane z jakimś brakiem czegoś, brak czegoś, coś, ktoś czegoś nie ma? Jezu, co to jest? Dobra. Nie wiem. Ajejko. No i po co ja robiłam wam te główne, tą główną... Pamiętajcie, że to nie jest dla każdej wagi. Na pewno jest cała masa wag, które nie będą miały żadnych problemów. Ale jeżeli jedziecie gdzieś za granicę, to sprawdźcie, jakie dokumenty są wymagane, gdzie jeszcze potrzebują jakichś poświadczeń, że nie wiem, jesteście zdrowi czy cokolwiek, a może jakieś inne. Sprawdźcie, czy się nie zmieniają przepisy w danym kraju. Sprawdźcie, czy na pewno macie wszystkie papiery, dokumenty, nie wiem, cokolwiek. Żeby nie było czegoś takiego, że coś w ostatniej chwili zostanie, nie wiem, odwołane czy coś takiego. Może też być tak, że sytuacja losowa ma związane z sytuacją, ma związek z czymś, co na świecie się tam, nie wiem, wydarzy i nagle, nie wiem, wybuchnie wojna w Egipcie. No co ja wymyślam, oczywiście nie w żadnym Egipcie nie wybuchnie, pewnie żadna wojna, ale wybuchnie gdzieś wojna w kraju, do którego macie lecieć na wakacje i nie polecicie. No wiecie, o co chodzi, ja podaję przykład. Nie, że wybuchnie wojna w Egipcie, tylko podaję przykład, że gdzieś może coś się wydarzyć w obrębie jakiegoś kraju, coś wybuchnie, w cudzysłowie oczywiście, i nie będziecie mogli tam pojechać. Miśki, co to jest? Dobra, to jest na pewno do nikogo. Jak ja jeszcze mogę wam te karty przeczytać? Uważajcie na samochód, na kupno samochodu, żeby finansowo coś tu nie stracić. Uważajcie na zepsucie się samochodu. Ja mam wrażenie, że koniec końców, ponieważ karta losu jest pokazana pozytywnie, to wasz los się odwróci, że nawet jeżeli byłyby pokrzyżowane jakieś plany początkowo, to później, że coś może zostać naprawione. Więc to nie są aż takie, bo tu karta losu jest pokazana pozytywnie. Czyli tak jakby nawet jeżeli przez chwilę coś będzie nie wiadomo albo gorzej, to później, że los się może odwrócić na waszą korzyść, w sensie, że będzie lepiej. No. No nic, zróbmy tą miłość. Związki. Singlacz. Czekajcie, bo mi się rozsypały wszystkie karty.
Singlaczku, cóż czynisz? Zachodzi w ciążę singiel. O Jezu, niepokalane poczęcie, co to w ogóle jest? A nad czym wy się misiaczki zastanawiacie? Jest gdzieś jakaś, no muszę powiedzieć, jest gdzieś jakaś grupa singli, albo no nie grupa, to nie ma szans, żeby to była grupa singli. Jest gdzieś jeden singiel, który rozważa ciążę, nie mając partnera. Tu jest pokazane, że wy moglibyście znaleźć stałego partnera, żeby mieć rodzinę z kimś. Jest pokazane, że fajnie by był... No, to... Słuchajcie, ja wiem, seksistowski, wow, w ogóle niepopularne i nienowoczesne to, co ja mówię. O Jezu, mieć partnera i mieć dziecko. No ja nie mówię, żeby nie mieć dziecka. Są kobiety, które oczywiście, że mają dziecko same, w sensie, no tam gdzieś idą na sztuczne zapłodnienie. Ale... Ja tu akurat w tych kartach mam pokazane jako radę, że fajnie byłoby mieć związek. Ale to było pewnie do nikogo. Ja mam pokazane, że raczej rozważ znalezienie tego króla monet i z nim miej to dziecko. To tyle. Ale chyba, że się zastanawiacie nad wyborem ojca dla dziecka i macie wybór taki, że na przykład jakiś biznesmen albo bardzo bogaty mężczyzna, no to jego trzeba wybrać, bo jest pokazane, żeby król monet był wyborem waszym. No to jeżeli taki jest dylemat. Ja wiem, że to było chyba do nikogo. Ja zaraz powiem normalny przekaz, nie taki, który jest do nikogo. Spokojnie, zaraz powiem normalny. Ale wróćmy sobie jeszcze do związkowców na chwilę. Kochani, niezadowolenie ze związku. Ktoś nie chce być żoną lub ktoś nie chce żony. Jest pokazane, że możliwa jest jakaś terapia własna, terapia małżeńska, być może. Jest też możliwe, że ktoś się zastanawia nad sobą, nad swoją przyszłością w związku. Jest pokazana jakaś osoba spod znaku panny, która jest pozytywnie pokazana. A jako wasza rada na związkowców, czy dla związkowców, nie kończ tego jeszcze. Sierpień nie byłby dobrym miesiącem, żeby zakończyć jakąś stałą relację lub małżeństwo. No ja wam muszę powiedzieć, jakie mam karty. No rany Bościu, jejku. No może, nie wiem, może we wrześniu być jakaś lepsza energia do tego, żeby składać pozwy rozwodowe. Być może. A może do września coś się wydarzy, co wyklaruje wam bardziej sytuację. Jeżeli to jest związek stały, rzeczywiście małżeństwo, to jest pokazane, że tu jest problem. I albo będzie terapia małżeńska, albo ktoś się bardzo, bardzo zastanawia, izoluje się trochę i się bardzo zastanawia nad sobą, nad swoim życiem, nad swoją przyszłością i nad tym, czego tak naprawdę chce. Ale na ten moment w sierpniu jest karta rada, poczekaj jeszcze z takim już totalnym zakończeniem tego związku. A jeżeli jesteście wagą, która jest z osobą, być może spod znaku panny, ale nie musi być, która ma żonę lub męża, to jest pokazane, że na razie nie ma co czekać na zakończenie tamtej relacji. Z jakiegoś powodu na razie nie ma co czekać na zakończenie tamtej relacji. Bo jakieś małżeństwo lub stały związek czyjś, może nie wasz, może waszej osoby, w której jesteście zakochani, na razie się nie kończy w sierpniu. Do tego stopnia, że jeżeli czekacie na osobę, która ma żonę lub męża, to oni mogą iść na terapię i wy tego nie będziecie wiedzieć. Czyli oni próbują ratować własny związek, a wy tego możecie nawet nie wiedzieć. Dlatego tu uważamy, a jeżeli to jest wasza stała relacja, to jest pokazane, że albo się wam nie podoba stały związek lub małżeństwo, źle się czujecie i rozważacie, no wyjście być może z tego, albo terapię. No mówię, uleczenie, nie musi być terapia, w sensie, że idziecie do psychologa, może być uleczenie związku. Albo macie jakąś relację, nie ma żadnych trójkątów, jest was tylko dwoje, ale nie czujecie się dobrze w tej relacji. W sensie nie czujecie stabilizacji, nie macie poczucia bezpieczeństwa. I jest pokazane, że się ktoś zaczyna poważnie zastanawiać nad tym, co dalej. Jest też pokazane, że ktoś już dawno wyszedłby ze związku, gdyby miał pieniądze lub pracę. A ponieważ nie ma na tyle, żeby sobie dobrze poradzić po rozstaniu, to jeszcze się zastanawia. Na ten moment, tak jak powiedziałam, wy nie powinniście niczego kończyć, bo coś jeszcze się być może, jak to powiedzieć,
no i wyklaruje, czy dowiecie się czegoś, czy coś się wydarzy. Jeżeli chodzi o. No być może singli. No, już nie wracam do tego, co mówiłam o tym zachodzeniu w ciąży sama, bez faceta. No to już do tego nie wracam, ale jest możliwe, że wy macie konszachty. No i znowu powiem to samo, co powiedziałam przed chwilą. Z osobą, która nie może podjąć decyzji. No bo to raczej nie jesteście wy, którzy nie możecie podjąć decyzji. Chyba, że wy macie decyzję, czy być samotną matką, no bo jesteście matką, czy znaleźć sobie faceta i otworzyć się na to, żeby był związek. Czy skupić się na dziecku lub dzieciach, czy znaleźć sobie faceta albo kobietę, no już tam nieważne, czy znaleźć sobie osobę. I jest pokazany dylemat. Jakbyście byli facetem, który szuka kobiety, to być może ona ma dzieci i wy się zastanawiacie, czy to jest dobry pomysł. Ktoś ma dylemat. Albo wy macie do czynienia z osobą, która ma dylemat, bo przecież żona albo mąż. I macie do czynienia wtedy z taką osobą. Ja bym na waszym miejscu nie wchodziła pomiędzy dwoje ludzi. Jak oni się rozstaną i bo po co wam taka karma? To tak się wydaje, o to jest jego sprawa, że on zdradza żonę. No pewnie, że to jest też jego karma później, jak on coś takiego zrobi. No bo oszustwo nigdy nie może być zwrócone pozytywnie. No w sensie nie będzie nagrody za oszustwo. No jejku, umówmy się. Ale jeżeli nie musicie uczestniczyć w czymś takim, że jakaś kobieta będzie przez was cierpiała, czy jakiś mężczyzna będzie przez was cierpiał, no to pewnie dałabym sobie spokój na waszym miejscu. Poczekałabym, może ta osoba podejmie decyzję, rozstanie się z tamtym człowiekiem i wtedy może do was przyjść na randkę czy coś takiego. Ale nie powiem, żeby się na to Jezu, jakiego słowa ja szukam? Zanosiło. Nie powiem, żeby się zanosiło na czyjś rozwód lub rozstanie, jeżeli chodzi o stały związek. Nawet jeżeli ktoś nie jest szczęśliwy w jakiejś relacji. Nie powiem. Dlatego, że ja tutaj mam cały czas pokazane, że nie wiem. Nie wiem, co zdecydować. Nie wiem, co wybrać. No. Być może jesteście, mówię, singlem, który jest matką lub po prostu macie własne dzieci z jakąś kobietą i zastanawiacie się, czy to jest dobry moment, żeby poznać człowieka do związku. Jeżeli macie taki dylemat, to ta dylemat. Jeżeli macie taki dylemat, Jezu, co ja gadam w ogóle? Dylemat, to tak, król monet odpowiedzią na wasze pytanie. Jeżeli szukacie osoby do związku, ale macie dzieci i nie jesteście pewni, to jest pokazane tak, jesteś gotowa, no gotowy, gotowa, gotowy, żeby jakiś związek rozpoczynać. Nie wiem, co wam jeszcze powiedzieć. Gdzieś jest singlaczek, który szuka człowieka tylko do tego, żeby zajść w ciążę i się zastanawia, czy powinien w taki sposób na to popatrzeć. Po prostu pierwszy lepszy, byleby tylko mieć dziecko. Tu jest pokazane, żeby poszukać związku. Stałego, stabilnego związku. Oj, miśki, kurde. Wagi, no ja nie powiem, żeby tutaj związkowo były jakieś wały u was. Może zawodowo będziecie mieć wała. No nie wiem czemu, ale coś te wagi ostatnio związkowo, no nie za bardzo. No jeżeli macie dobry związek, może macie jakieś inne dylematy. I nie możecie ich rozwiązać. No, i bardzo dobrze. Jest miśki, słuchajcie. Uważajcie na taką jedną rzecz, jak jest pokazane, że idą do was jakieś pieniądze lub propozycje, szóstka monet, tak jakby ktoś wam coś chciał dać lub zaproponować, ale jest pokazana blokada. Wiecie co? To może być coś takiego, że ktoś... Ja podam przykład, to nie, że dokładnie taki u was będzie. Ktoś na przykład napisze do was wiadomość lub maila, a pójdzie to do spamu, czyli zostanie to jakoś przyblokowane i wy się nie dowiecie, że na przykład jest jakaś szansa na jakieś dodatkowe, nie wiem, pracę dodatkową, zarabianie, czy jakiś nowy etat, czy cokolwiek. To jest tak jakby była jakaś blokada. Ktoś wam coś chce dać,
albo wy coś komuś chcecie dać, w sensie wymiany, w sensie zainwestowania, a tu jest jakaś blokada pokazana. Czyli pytanie, kto i dlaczego się blokuje przed tymi pieniędzmi lub przed tym jakimś, no nie wiem, inwestowaniem czy coś takiego. Jest pokazane, żeby nie wchodzić w energię chciwości. A może taka jest blokada? Bo jakbyście weszli w energię chciwości lub pracoholizmu, to automatycznie pokazujecie, że blokujecie taki, jak to powiedzieć, płynny przepływ. A wy macie to jakby potencjalnie zagwarantowane, że ten przepływ powinien być w sierpniu. Tak jakby miały przychodzić pieniądze, oferty, czy jakiekolwiek inne, awanse, podwyżki, nie wiem, cokolwiek. Tak jakby to miało przychodzić. A tu jest pokazane, że coś jest tak jakby przyblokowane. Uważajcie, żeby to nie było przyblokowane następującymi rzeczami. Ego, egocentryzm, duma, pycha lub pracoholizm, chciwość. Może nie u was, może u innej osoby, ale coś takiego może być. Jakaś blokada, ale też pilnujcie, żeby sprawdzać, że nic nie ma w spamie, że nie macie żadnej blokady na telefonie, nie tam niechcący coś, albo że wasz bank czegoś nie zablokował. Dlaczego bank miałby wam coś zablokować? Czemu bank miałby wam coś... Transakcje? Bank zablokować? Ale dlaczego? Nie wiem, Miśki. Przymrożenie, przyblokowanie. Jest, na przykład ktoś wam mówi, szef wam mówi, czy szefostwo wam mówi, jest, mam dla ciebie premię, mam dla ciebie jakieś duże pieniądze, ale musisz poczekać na przykład do września, bo to jest przyblokowane. Jest pokazane, żeby nie być chciwym i żeby się nie denerwować wtedy, żeby się nie czuć urażonym, czy coś takiego. To tak jakby, może to jest takie coś, po prostu, że te pieniądze tak jakby są, ale zostały na chwilę przyblokowane. Ale później będą odblokowane. Wy macie nie reagować w sposób właśnie z jakąś chciwością lub z jakąś pychą, urażona duma czy coś takiego. No, dziwne, no ale okej. Co jest najlepszego? Uniknięcie Lovelasa. Czemu wszyscy mają, że... Znaczy, no nie wszyscy, ale chyba panna miała? Nie, kto miał? Dobra, nie pamiętam. Albo lew, albo panna. Ktoś miał, że uniknie Lovelasa. O Jezu, dobra. Najlepsze do osiągnięcia. Uwagi, co wy pokazujecie? Ha. Ciekawe. Wiecie co? To jest trochę na tej zasadzie. Najlepsze do osiągnięcia to jest zmiana myślenia i tak jakby, że jak waga przestanie na coś czekać i zobaczy, że to w ogóle jest nic nie warte i że nie warto na to czekać, na przykład na tego kogoś, to wtedy przyjdzie miłość. Rycerz kielichów przychodzi dopiero wtedy, jak waga zmienia myślenie i przestaje na coś czekać. Zmienia myślenie i przestaje na coś czekać. I wtedy przychodzi rycerz kielichów. To jest tak, jakby waga musiała odpuścić i uznać, dobra, to nie przyjdzie, na to już nie czekam, to nie ma sensu. Albo nie chodzi, że... Słuchajcie, wy możecie czekać na to, że się polepszy w waszym związku. A to jest pokazane, nie, przestań na to czekać, tu się już nie polepszy, tu już lepiej nie będzie. Zmień myślenie, nie czekaj już na to. I wtedy się pojawia rycerz kielichów. No. Miśki. Kochani, wy z każdym znakiem zodiaku. Jeżeli macie osobę spod znaku baranka, nie ma odejścia, nie ma opuszczenia. A jeżeli odszedł lub odeszła, to wróci, przylezie. No. Nie wiem po co. Albo po prostu ktoś nie może odejść, nie może odpuścić. Opuścić, odpuścić. Pożegnać się emocjonalnie. Z bykiem. Brak stabilizacji. A, dobra. W bardziej problematycznych związkach brak związku, brak stabilizacji, brak zamieszkania razem. No totalnie w ogóle bałagan jakiś.
albo kryzys małżeński na przykład. A w pozytywniejszych związkach powiedziałabym, że albo remont w domu, czyli bajzel, burdello, no bo w sensie remont, nie? Albo zmiana domu, przeprowadzka, zmiana domu. No, jeżeli chodzi o byka, teraz bliźniąta. O, znowu, brak odejścia. Ktoś nie odchodzi, nie wyprowadza się, nie potrafi odejść, nie potrafi porzucić. Lub poszedł, był, ale wraca. No, no to tak to wygląda. No to co wam powiem, miśki? Albo wy tak robicie z kim, że wracacie do ludzi. Z... o Jezu, to były bliźnięta z raczulisiem. Co to jest? Koniec zmartwień. Nie martwimy się już. Co to może znaczyć, jak się przestajecie martwić osobą spod znaku raka? Na przykład, że wam przechodzi, w ogóle wam już nie zależy i już nie będziecie się martwić tą relacją. Albo, że się coś polepsza i już nie musicie się martwić tą relacją. Z lwiaczkiem bombę. Dobra. Możliwe są jakieś... przekazywanie ważnych wiadomości, załatwianie spraw, ważne wiadomości, stawianie spraw na ostrzu noża, ale takie jasne, ważne, szybkie wiadomości. Ale dla niektórych z was ta karta mówi o tym, że się ktoś od kogoś będzie odcinał całkowicie i szedł w swoją stronę. Całkowicie się odetnie i pójdzie w swoją stronę. Jest to możliwe. No, odwróciłam się dziesiątka mieczy. Może być tak, że z lwem coś negatywnego. W sensie, nie, zostawiam to. Odcinam się, już nic tutaj nie szukam. Może tak być. Z panną. Wyjście z konfliktu. Pogodzenie się albo... niestety. Nie walczę już o to. Nie rywalizuję, nie walczę. Ale jeżeli był konflikt lub są konflikty i kłótnie, to wyjście z konfliktu. Z inną wagą, czyli dwie wagi, siła, odwaga, przyjaźń, wierność, silna relacja. Bardzo dobra karta. Waga i... No, co jest grane? Waga i... Kurde, czekajcie chwilkę. Sekundeczkę. Waga i skorpion. Nowa miłość, być może ciąża, dziecko, nowa miłość, zaczęcie czegoś od nowa albo nowo poznana osoba spod znaku skorpiona, propozycja, miła propozycja, zdrowienie, uleczanie, szacunek do siebie, miłość do siebie, gotowość na miłość, bardzo dobra karta. Jeżeli relacja ze skorpionem jest bardzo negatywna, to ta karta może oznaczać, że ktoś z szacunku i z miłości do samego siebie wybierze siebie, a tamtą osobę po prostu zostawi. Ale to jest karta nowej miłości, gotowości na nową miłość, odnowienia lub nowego dziecka. To jest dobra karta tak ogólnie. Z szczelczykiem brak stabilizacji. Człowiek, który nie chce być w związku, niestabilny związek, problemy finansowe u kogoś, problemy z pracą u na przykład u partnera czy coś takiego. Albo macie konszachty z kimś, kto jest mężem innej kobiety, albo człowiek, który nie chce być w związku, po prostu nie chce związku, nie jest dobrym związkowcem, ale podrywa i dupę zawraca i jest irytujący, bo mi wypadła karta irytacji. Z koziorożcem brak naprawiania, budowania, brak progresu, spowolnienie progresu być może, może nie, że totalnie brak, ale, ale spowolnienie, za wolno coś się rozwija albo się w ogóle nie rozwija. Z wodnikiem brak opcji, na przykład ktoś wraca do kogoś, bo nie ma innych opcji, albo ktoś nie odchodzi, bo nie ma gdzie, nie ma innych opcji, albo nie możecie być razem, bo nie ma takiej opcji. No. Z rybami, karta przyszłości, patrzenia w przyszłość, czekania na coś, widzenia jakiejś swojej przyszłości, zobaczenia światełka w tunelu i karta przyszłości, tak. Czekanie, to jest też karta czekania na coś. No. A czemu ja tasuję? Przecież skończyłam, jejku. Miśki, jeszcze karta anielska dla was. Oszustwo. Ktoś
nosi fałszywą maskę w tym związku. Ktoś kogoś oszukuje, albo ktoś oszukuje sam siebie, jest w dziwnym związku i się sam przed sobą nie przyznaje, albo robi dobrą minę do złej gry. Gra przed innymi, że związek jest ok, a związek no trochę kuleje. Miśki, dobra. Tyle. Widzimy się na innych znakach, albo widzimy się na tygodniówkach, na tam różnych innych rzeczach. Trzymajcie się. Buziaczki. Pozdrowionka. No i pa, pa.